Cześć, witajcie wszyscy z tej strony Kapifili, a to mój kolejny odcinek z Gwinta. Dzisiaj rozegramy sobie tryb mistrzowski Mahakamskiego Święta Trunków, które kończy się za 8 dni i 15 godzin. Ostatnio ogrywaliśmy sobie tryb podstawowy, dzisiaj zajmiemy się trybem mistrzowskim. Jest to tryb z takimi samymi wyzwaniami jak ostatnio, tylko oczywiście z podwyższonym poziomem trudności. Tutaj będziemy mieli do wygrania pył meteorytowy, jak i główna nagroda, czyli tytuł znamienitego Moczymordy, jak i znakomita ramka. Oczywiście tematycznie nawiązując do tych trunków i 100 pyłu meteorytowego, dlatego jest o co walczyć. I co, przechodzimy sobie do pierwszego wyzwania w trybie mistrzowskim, próba trunków. Każdy słyszał o Mahakamie, ale mało kto widział słynną krainę krasnoludów na własne oczy. Starosta Brewer Hogg był podejrzliwy wobec podróżnych i niechętnie otwierał przed nimi bramy, chyba że przybyli na święto trunków. Raz na ćwierć wieku Mahakam otwierał swoje podwoje dla każdego, kto chciał wziąć udział w tej uroczystości. Czy raczej po pijawie. Mimo że alkohol lał się strumieniami, biesiada przebiegała zwykle spokojnie. Aż pewnego razu goście ze Skellige poczęli przechwalać się, że mają mocniejsze głowy niż krasnoludy. Takiej zniewagi Brewer Hogg nie mógł puścić płazem. Więc mamy tutaj również informację o tym, że w tym trybie mój przeciwnik będzie zaczynał ze znaczną przewagą, a my będziemy oczywiście musieli wykazać się tutaj sprytem, by zwyciężyć w tym wyzwaniu. Tak więc przechodzimy już sobie do gry. Wyciągajcie precle i golonkę! Czas zacząć święto trunków! Nie siadujmy tak, by usłyszeli nas przodkowie! Już możemy tutaj zauważyć, że mamy trochę inne karty na ręce niż poprzednio. Mamy Jarpena z Igrina. Mamy również Gabora z Igrina. O, proszę. No może ktoś z rodziny Jarpena, jak myślę. On nam tworzy mahakamski dwójniak lub zatruty miód. Tak więc bardzo mocna legenda. Okej, zaczynamy z jednym wesołym biesiadnikiem. On z dwoma korsarzami. Dowódcą naszym jest oczywiście Brewer Hogg. Jednak w tym wyzwaniu on ulepsza nasze krasnoludy o 1. Z tego co pamiętam, w poprzednim wyzwaniu ulepszał je o 2, chociaż nie jestem pewien. Okej, zaczynamy od Jarpena. On nam tutaj oczywiście zostaje na kolejną rundę. I z tego co tutaj widzę, to najlepiej będzie tutaj starać się go ulepszać, tak żeby miał jak największą siłę bazową, ponieważ będzie mu to oczywiście przychodziło na kolejną rundę. Dobra, on tutaj sobie odrzucił Morkwarga i dwie straże królowej. No to może ten dwójniak. On tutaj nam stworzy pijanego, wesołego biesiadnika. No okej, on tutaj zagrał sobie straż królowej. No i biesiadnik został stworzony w tym rzędzie, tak więc dwójniak będzie tutaj ulepszał te obie jednostki. No to teraz lecimy sobie z Gaborem. Gabor! Chyba nie ociągasz się z biciem, Gdzie tam? Poszedłem po smalczyk własnej roboty. No i oczywiście również tworzymy sobie ten dwójniak. Wrzucamy go tutaj. Tutaj nie warto wrzucać dwójniaka, ponieważ on nie będzie ulepszył drugiego dwójniaka, ponieważ te jednostki są niemożliwe do ulepszenia. Dobra. On teraz sobie tutaj również wzmacnia siłę bazową tego Morkwarga, ponieważ on będzie mu tutaj przechodził na kolejne rundy. No to my zagrywamy sobie straż mahakamską i zwiększamy siłę oczywiście naszego Jarpena. Polewaj, polewaj! Niech miód leje się strumieniami! No i tutaj zguba Borosa została zagrana stali. No naprawdę, jest to silna jednostka. Jeszcze z tym mahakamskim dwójniakiem naprawdę stanowi bardzo dobre połączenie. No to my zagrywamy zatruty miód na tą
na ten dwójniak, zatrowałem mu ten dwójniak i teraz tutaj stracił trochę punktów. Dobra, mamy dwa punkty mniej niż przeciwnik, tak więc on już spasował, to my zagramy sobie naszego dowódcę. By tutaj... Dawać, śledzie, Brewer jedzie! By tutaj zwiększyć... Tylko się nie zesraj! By tutaj zwiększyć siłę naszych krasnoludów. Tak byśmy mieli już pewność, że tę rundę po prostu wygramy. Okej, wygrywamy dwoma punktami. Tak więc pasujemy. Mamy Jarpena z 30 punktami, które nam tutaj przychodzi na rundę drugą. Tak więc dosyć zadowalający wynik. Przeciwnik ma na start punktów 18. 12. 18 to jest oczywiście różnica tych punktów. No to my chyba też rozpoczniemy tym dwójniakiem. Okej. Wesoły biesiadnik został stworzony w tym rzędzie akurat. Dzisiaj pijesz z wojownikami. Akurat fajnie wyszło. Okej, tutaj nam Hjalmar stworzył biesiadnika. To my zagramy obrońcę Mahakamu. Pasowałoby jakoś tak zrobić, żeby ten dwójniak ulepszał też tego obrońcę. Ale w sumie możemy nawet próbować wygrać to wynikiem 2-0. No zobaczymy, czy nam się uda. Może teraz przeciągnę sobie tego obrońcę i zwiększmy jego ilość punktów. Okej, on teraz nam zamienił nasz dwójniak w zatruty miód. Tak więc ten dwójniak pasowałoby jakoś stąd wywalić, jednak w każdym rzędzie mamy jednostki. Może teraz Zoltan. Zoltan na tego obrońcę Mahakamu. Na tego biesiadnika. I na Jarpena. Okej, teraz ten miód będzie tutaj atakował tylko tego najemnika, jednak on za chwilę zostanie zniszczony, tak więc sporo punktów tutaj nie zrobi. Okej. Teraz możemy zagrać tego najemnika na tego innego najemnika i już ten zatruty miód nic nam tutaj nie robi. Przenieś wrogi mahakamski dwójniak na koniec prawej strony tego rzędu. Okej, tak więc możemy mu przenieść ten dwójniak, jednak nie wiem, czy by to jakoś fajnie zadziałało, bo w sumie on tutaj nie daje żadnych jednostek po lewej stronie od tego dwójniaka. Nie mam pojęcia dlaczego. No naprawdę ma sporo tych korsarzy. Okej, no to my zagrywamy tego Sheldona, ponieważ nic innego już nie mamy. Aha, bo ten dwójniak idzie do mnie. No to w takim wypadku to naprawdę ciekawie. Okej, mamy 38 punktów przewagi. Teraz już 30. Zobaczymy, czy uda się to wygrać w tej rundzie. Okej, on ma tylko zatruty miód. Ale w sumie nie może nam zamienić tego mahakamskiego dwójniaka w zatruty miód, ponieważ jest on szpiegiem. No, król Bran, jak widać w formie. Okej, wygrywamy pierwsze wyzwanie, 50 pyłu meteorytowego. I oczywiście doświadczenie. No to teraz lecimy sobie z drugim wyzwaniem, starcie trubadurów, oczywiście wszystko ledwie co rozstrzygnięto na poziomie mistrzowskim. Krasnoludami a Skeligijczykami, kiedy doszło do kolejnego konfliktu. Draig Bondu chełpił się, że jest jedynym na świecie muzykiem, który był w stanie zagrać bez omyłki sławetnie trudny refren panien z Vicovaro po wypiciu całej butelki mahakamskiego spirytusu. Słysząc te przechwałki, Jaskier chwycił najbliższą flaszkę, osuszył ją jednym haustem, po czym przebiegł palcami po strunach lutni. No to zaczynamy wyzwanie drugie na trybie mistrzowskim. Dobrzy panowie i krasnoludy,
Usłyszycie zaraz balladę mego skromnego... Przestań chrzanić jaskier, bo nam tu posną. No dobra, więc zasady tego wyzwania są takie, jak na trybie podstawowym musimy... Słuchajcie ballady o bogach i bohaterach. Musimy mieć tutaj 4 fanki poezji w tym rzędzie, by zwyciężyć. Tylko, że mamy tutaj mniej kart na ręce niż w trybie podstawowym. Mamy 2 kadencje, 1 bis i priscille. Oczywiście trzeba tutaj operować tymi kartami w odpowiedniej kolejności, aby wygrać. Na początek zagrajmy tą Priscille. Miałeś na mnie poczekać, 3 razy ci powtarzałam. Pris później. Mamy. Ona tutaj oczywiście nic specjalnego nie zrobi, ale wróci nam za te 2 tury, tak więc zyskujemy tutaj czas, by ten Drake zmniejszył swój licznik. No to teraz lecimy z tą kadencją. Jak tam, Mahakamie? Dobrze się bawicie? No i przenosimy sobie tą fankę. Teraz zadziałała umiejętność Drake'a przeciwnika. My lecimy sobie z kolejną kadencją. Mistrzu Jaskrze, podpiszesz mi się na udzie? A następnie zagrywamy Priscille. No to zagrajmy w Glinda. Bierzemy mu kartę stąd. Teraz jest ona w naszym rzędzie, mamy tu już... Wodka? Jak ty się tu... Mamy już tutaj 3 karty. I teraz bis. Z bisem sobie weźmiemy tutaj tę fankę poezji. Za wilczym śladem podążę w zamieć. To nawet nie jest twoja ballada. No i teraz Drake weźmie nam tą fankę. Priscilla wraca nam do ręki. My oczywiście zagrywamy Priscillę. Bierzemy tutaj Drake'owi jedną z tych fanek i mamy 4 fanki. Udało się ukończyć to wyzwanie. Nie oszukujmy się, Drake. Inny rezultat nie był możliwy. Dobra, zejdź ze sceny, bo uszy bolą od tego rzępolenia. No nie trwało to długo. Te wyzwanie było dosyć krótkie. Oczywiście trzeba było to wykonywać w odpowiedniej kolejności. 50 pyłu i 250 punktów doświadczenia ląduje na naszym koncie. Przed nami ostatnie wyzwanie, wejście Piusa. Jeśli Brewer Hawk miał nadzieję, że reszta uroczystości przebiegnie już bez skandalu, czekał go srogi zawód. Pod koniec wieczoru do Mahakamu przybyli nieoczekiwani goście, skalne trole. Urażone tym, że krasnoludy nie wysłały im zaproszenia, potwory zaczęły demolować salę biesiadną. Większość wojowników poległa już w nierównej walce z miodem i drzemała pod stołami. Ale nie Odrin. Dzielny wojak Skedwen otarł wąs z piany, po czym stanął do boju z rozjuszonymi trollami i grawitacją. Tak więc teraz stajemy naprzeciw trollom. Tutaj oczywiście mamy rozgrywkę w klasycznego Gwinta. Czy też widzicie trolle? Trolle też chcą cuchnącą wodę! Tak więc oczywiście mamy na ręce karty z frakcji Skojateli, Skellige. Jednak mamy tutaj różne karty ze zmienionymi umiejętnościami. Między innymi nasz dowódca Odrin, jak i karty przeciwnika z dowódcą Trollololo. Wiecie co, najlepiej na samym początku spasować, ponieważ z tego co pamiętam, w pierwszym wyzwaniu on na początku rzucał zawsze dowódcę. Teraz robi tak samo, a ten dowódca trochę punktów może zrobić. Dlatego lepiej, żeby on tego dowódcę już stracił. Teraz stworzy jeszcze tych 2 troli. No i ma 14 punktów jednak. Tam była jakaś karta, która ulepszała siłę tego trollololo. Tak więc lepiej, żeby on go rzucił już na samym początku i tę kartę stracił. Teraz my dostajemy Zygdriffę i Płatnerza, przepraszam, Zbrojmistrza. Oni tutaj oczywiście zawsze te same karty się pojawiają. Wita zorza, to piechurzy z Łukomorza. Zawsze dostajemy tutaj te same karty. Teraz rzucił Wiedźmy, które dały mu 20 punktów. I z tego co kojarzę, ostatnio właśnie po tych wiedźmach poleciała trolica, która
zjadała nam tutaj jedną z naszych kart. Dlatego ja myślę, że dobrym sposobem byłoby tutaj zagranie gromu na wiedźmę przeciwnika. A to dlaczego, za chwilę się przekonacie. Teraz zagrywamy tutaj grom na te dwie wiedźmy. Oczywiście daliśmy punkty naszemu przeciwnikowi. No i on zagrał tą trolicę. A słuchajcie, ta trolica jest tutaj niebezpieczna, ponieważ pożera jedną z naszych kart. I teraz myślę, że moglibyśmy użyć harcownika na tą trolicę, by ją już tutaj wyeliminować z gry. No i trolicy nie ma. Przeszła na cmentarz. Okej. Sklep. Sklep nam tutaj niestety zamienił naszego Zoltana na bezużyteczną kartę. No to był akurat pech, że trafiło akurat na Zoltana. Szalony ludź. Ja oczywiście rzucam Modrina. Idę. Tam gdzie. On ma tutaj permanentną wytrzymałość i będzie jeszcze zwiększał siłę naszych jednostek. On teraz zagrał pełnię. My rzućmy obrońcę Mahakamu. Chcesz powąchać mojego topora? Mam nadzieję, że przeciwnik nie będzie za szybko pasował. No to teraz wojownik Clan Uncrate. Tutaj osłabiamy. Przyjedź, mamo, na przysięgę. Król Radozwit wzywa cię. Osłabiamy te jednostki, by potem użyć ochotników Clan Uncrate. Okej, mistrzów poleciał. No naprawdę ta karta ładne punkty tutaj robi. My rzućmy grom. Oczywiście zwiększamy siłę bazową tych osłabionych kart, by potem ładnie tutaj wszedł nam karta ochotnicy Clan Uncrate. Co on teraz zagrał, bo nawet nie widziałem. Aha, kolejnego trola antyprohibicjonista i zobaczcie, on by tutaj dał trolla wytrzymałość, tak więc dobrze, że na początku spasowaliśmy. No to teraz straż Mahakamska. Woda to trucizna. Dobra. Harpie rzucił tutaj nasz przeciwnik. Na razie to z Yggdrifium nie mamy co wskrzesić. Tak więc rzućmy tego zbrojmistrza. Jeszcze mamy tę bezużyteczną kartę, która no, w chwili obecnej jest bezużyteczna. No to ochotnicy. Na Odrina i obrońcę Mahakamu. No i mamy 15 punktów przewagi. Ten nasz przeciwnik raczej tego nie zrobi, dlatego właśnie spasował. My również pasujemy. No i wygrywamy drugą rundę. Oczywiście bezużytecznej karty tutaj nie wymienimy, ale mamy tyle tutaj punktów już na sam początek, że nie powinno być żadnego problemu z tą rundą. Zaczynamy od kapłanki Freyi i wskrzeszamy sobie tutaj jedną z naszych kart, na przykład wojownika Clan Uncrate z 16 punktami. No i zobaczcie, 45 punktów przewagi. Nasz przeciwnik tutaj już został zupełnie zgaszony. Jeszcze kolejny wojownik Clan Uncrate. No i praktycznie udało nam się ukończyć to wyzwanie. On tutaj ma tylko harpię. Możemy jeszcze tą bezużyteczną kartę zagrać, żeby pokazać, jak ona jest bezużyteczna. No i Odrin jeszcze tutaj zwiększył siłę tych jednostek, a nam udało się ukończyć Mahakamski Festiwal Piwa na poziomie mistrzowskim. Tak więc wykonaliśmy już wszystkie tutaj dostępne wyzwania. Mamy 100 pyłu meteorytowego, nowy tytuł Znamienity Moczymorda oraz ramkę, której myślę, że będziemy sobie używać. Jeszcze posłuchajmy epilogu. Brewerhawk wyciągnął z całego zdarzenia dwa wnioski. Po pierwsze, nie należy mieszać śliwowicy z nilfgaardzką cytrynówką. Po drugie zaś,
Następnym razem należało albo zaprosić trolle, albo wymóc, żeby chociaż strażnicy zachowali trzeźwość. Goście opuszczali Mahakam z nadzieją, że będą mogli stawić się na kolejnym święcie trunku za 25 lat i że do tego czasu przejdzie im kac. Więc w taki sposób zakończyła się historia Mahakamskiego Święta Trunków. Ja jeszcze wam przedstawię wszystkie tutaj nagrody, które udało się zebrać. Oczywiście jest Odrin, którego wam pokazywałem w odcinku poprzednim. Mamy również tutaj ramkę znamienitego Moczy Mordy i tytuł, który sobie teraz możemy ustawić. Naprawdę fajnie to wygląda, myślę, że będzie to ciekawa pamiątka po tym wydarzeniu. Ogólnie co sądzę o tym wydarzeniu, naprawdę mi się podobało. Mam nadzieję, że w Gwincie będziemy mieli więcej takich eventów. Ja czekam na kolejne. Może coś o wampirach tym razem zobaczymy, ponieważ krążą takie pogłoski. A więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, na razie.